Kania Mikroprint. Dzisiaj zajmiemy się składaniem silnika Toyoty, czyli jednego chyba z najfajniejszych modeli na stronie Thingiverse. Wydrukowałem sobie instrukcję, która też jest dostępna na stronie. Autor bardzo fajnie to wszystko nam pokazał. Przy każdym jakby takim etapie jest pokazana tabelka z częściami, jakie potrzebujemy. Także składa się to niczym klocki Lego. Zacząłem od ułożenia potrzebnych elementów na stole. Niestety, nie przewidziałem wszystkich śrubek i na pierwszych ujęciach może kilku brakować. Poza drukowanymi częściami będziemy potrzebować dwóch rodzajów łożysk, śrubek o różnych długościach i średnicach, podkładek, magnesów neodymowych, gumek recepturek jako paska oraz sprężynki. Mi nie udało się znaleźć gotowych sprężyn, dlatego nawinąłem sobie sam na tokarce z drutu spawalniczego. Film przedstawi Wam krótkie ujęcia ze składania modelu. Mimo, że nie jest to instrukcja krok po kroku, śmiało można go użyć jako pomoc przy składaniu. Przyznaję, że sam potrzebowałbym takiego filmu, ponieważ popełniłem kilka błędów za kulisami. To do dzieła! Nie mieści się i dlatego proponuję nie kupować na siłę krótszych śrubek, tylko ten 1,5 mm zeskrobać.
Pamiętajcie, aby przykleić odpowiednio magnesy. To znaczy tak, aby nie odpychały się one, a przyciągały. Teraz może już spierdoliło się. Miałem mały problem przy mocowaniu elementów układu wydechowego i wspomogłem się klejmem, zamiast użyć jedynie śrub. Zachęcam do drukowania modelu. Silnik potrzebuje znaczną ilość filamentu, jednakże taki model postawiony na biurku robi naprawdę mega efekt. Złożenie silnika zajęło mi jakieś 4 godziny, z tym, że ja już składałem ten silnik wcześniej bez kamery, dlatego też wiedziałem, gdzie co jest podłączone i wcześniej dużo więcej czasu poświęciłem na złożenie tego silnika. Jeżeli Wam się podobał taki filmik, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podoba taki materiał, dajcie łapkę w dół. Napiszcie w komentarzach, co Wy chcielibyście obejrzeć, co najbardziej Wam, jaką serię byście chcieli zobaczyć związaną z drukiem 3D. Może to być coś w rodzaju na przykład składanie reprapa od podstaw, tak? Gdzie byśmy nagrywali filmik po filmiku, jak składać swoją drukarkę 3D. Ale to jest tylko moja taka sugestia. Jeżeli wpadniecie jakieś ciekawe pomysły, dajcie znać. Chętnie się tym zajmiemy. Tak więc do zobaczenia w kolejnych materiałach.